Cześć, witajcie w nowym vlogu. Właśnie. Czy chcesz kawkę, Marzenko? Nie, właśnie mam już zaparzoną i słuchajcie, ja mam tak, że zaparzam sobie kawę. To znaczy, to akurat nie jest parzona, bo jest z ekspresu bezkofeinowa. Ale zrobiłam ją przed wyjściem i ona teraz już po kilku godzinach. Niektórzy mają takie teorie, że kawa po tylu godzinach już jest niezdrowa. Znaczy jak jest fusiasta? Ale właśnie, to chyba chodzi o takie kawy parzone, typowo właśnie z tymi fusami. Natomiast ta jest z ekspresu i ja ją bardzo chętnie wypiję. Także to. Druga sprawa, jeżeli chodzi o napoje. Słuchajcie, ostatnio mój brat, ja w ogóle wiem, że on się fascynuje i pije yerba mate. No kiedyś mi dał spróbować i tak mnie to jakoś nie za bardzo przekonało, jakieś takie to niedobre było. No ale z kolei słyszałam, że yerba mate to jest ten typ herbaty, który, no na przykład zielona herbata podwyższa ciśnienie krwi. Natomiast herbata, właśnie ta yerba mate, to jest herbata, która obniża ciśnienie, ma sporo potasu, więc ma nawet korzystny wpływ na układ krążenia, na pracę serca, na naczynia i tak dalej, krwionośne. I chyba właśnie jestem już na jakby kolejnym etapie tego, żeby no jeszcze raz podejść do yerby, zamówić sobie, wypróbować. No oczywiście tam są też różne odmiany, bo o tym mi mówił brat, ale podsunął mi po prostu taką najbardziej jakby neutralną. I zobaczymy. Jestem ciekawa, czy wy coś wiecie na temat yerby, tego napoju, tej herbaty. Napiszcie mi, bo to jest jakaś, czekajcie, nie wiem konkretnie, to jest taka paragwajska czy urugwajski, paragwajski napar, napój. Także no, za chwilę się tam zagłębię i na pewno sobie zamówię, a jakby co, to się odezwę i wrócę z tematem. Spoglądam tak i spoglądam. Jeszcze tydzień do świąt u nas i mój owiec już chyba przekwitał. Ale zobacz, jak te tulipany pięknie wyglądają. Tulipany wyglądają przepięknie. Takich jeszcze nie mieliśmy. Pięknie rozbiły. One wyglądają jak takie wiosenne. I takie sztywne są w ogóle. Kwiatuszki, takie przebiśniegi, krokusy. Natomiast mój owiec prezentuje się tak, jest już bardzo duży. A króliczki czekają, Marzena. I zobaczcie, obawiam się, że właśnie on tutaj zaczął mieć, tak, widzicie, takie żółte końcówki i o tutaj taka końcóweczka i obawiam się, że to już jest właśnie etap takiego już przerostu, no ale dobra, jeszcze go podleję. Ale ja bym miał spokojnie, jeszcze może urósł. Nie, no ja go zostawię oczywiście, a tutaj obok, tak jak mówiłam, w tej takiej osłonce, bo to była osłonka, tu chyba kiedyś kupiłam jakiś kwiatek, żonkilki tu były. I zostawiłam ją i tutaj właśnie na wacie wysadzam, wysiałam rzeżuchę. Już widzę, że zaczyna troszeczkę puszczać jakiś tutaj. Delikatnie ją też podlewam sobie i mam nadzieję, że wyrośnie. Tymczasem Marek pije kawę. Oczywiście, trzecią dzisiaj. Tak, a ja tutaj wam jeszcze pokażę moje dzisiejsze zakupy kosmetyczne tym razem. Bo tak, przyszliśmy, od razu tutaj wypakowałam, kupiłam szampon taki, wiecie, naprawczy. Taki ładny, różowy. Keratyna i kolagen. Nie miałam nigdy, właśnie taka brazylijska terapia. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Marek twierdzi, że jeżeli na przykład na produkcie jest taka naklejka w języku polskim, to znaczy, że to jest produkt... Że on nie był przeznaczony na polski rynek, ale jest z importu. Tak. No więc mówię, dobra, zobaczę, bo znaczy, nie miałem... Nie był, wiesz, produkowany z myślą o polskim rynku, o. Aha. I wtedy się przekleja naklejki, bo musi być naklejka. Bo no tak, powiedzmy. Informacja... A tu na przykład macie po polsku? Nie. Nie, też tu też jest naklejka. Tak. A tu też jest naklejka. Marzena kupiła... są naklejki chyba. Tu na też jest naklejka. Tak, ale chyba na tym nie ma naklejki. Nie. Czyli ten akurat nie będzie dobry. Tamta będą idealne. Nie no, wiesz co, weź. Ale była kiedyś taka teoria, nie pamiętasz? No było coś takiego, to że wszystko, wiem. Słuchajcie, co jest na polski rynek, to jakościowo jest gorsze i nawet wiem, że w Unii tam miały, może inaczej, na rynek nie tylko polski, ale ten wschodni. Nie wiem, czy tam nie widać. A sorry, to ja tutaj dokręcam. I z tego co wiem, to nawet jakaś dyrektywa unijna miała być, że to miało jakoś tam równać. Nie wiem, czy to w ogóle weszło w życie, ale coś powiem wam jest, bo na przykład proszek Persil. Persil kupiony w Polsce, no. W Biedronce czy gdziekolwiek, albo kupiony na przykład, jak się to mówi, w tym sklepie niemieckim,
jakościowo się różni. Mniej wypełniacza, więcej proszku. Lepiej pierze, lepiej pachnie, no. Coś w tym jest, słuchajcie. No, tak. Kawa to samo. Też, no. No, słodycze. Wszystko. No, Marek sobie zapodał kawusie. Proszę, wiosennie. Oczywiście z pianą. W Polsce bez naklejki. Tak, bez naklejki, ale tutaj jeszcze z tym szamponem. Nasycony 11 rodzajami naturalnych składników, aby włosy były zdrowe dzięki sile natury. Tak. Szampon uzupełnia utraconą keratynę, wzmacnia zniszczone włosy i tak dalej, i tak dalej. Wypróbuję, no bo moje włosy są faktycznie zniszczone, no i tego nie ukrywam. Dalej, co ja tutaj, bo rozwaliliśmy, kupiłam sobie taki odmładzający krem odżywczy z czynnikami wzrostu komórkowego. No naprawdę, nie miałam jeszcze czegoś takiego. Cera dojrzała, no ja już zaliczam się do takich bardziej dojrzałych. To jest krem bardziej dla mnie, bo Marzenka jest tak młoda, że nie potrzebuje się jeszcze odmładzać. No jestem starsza od ciebie rocznikowo. Ale wyglądowo młodsza. O, ja tu mam wory pod oczami. Niektórzy nawet piszą, słuchajcie, że coś z wątrobą, bo wiecie, to są emedycy. Oni mają doktorat z medycyny. Ale no, ja kiedyś czytałam, że przez oko można naprawdę zobaczyć, wiesz, jak... W szczególności nagrane na stole. Ale nie, no wiesz, jak żółte masz białka. Żółte mam białka, może nie, to, no, może to z tych truskawek. Jaja robisz. Nie, ale nie, no Marzenka młodo wygląda. Biostymulacja, dobra, już mi nie słuć, bo i tak dostaniesz kolację. Ja to rano, słuchajcie, jestem zawsze, wiecie, taki, no jak to rano, nie, niewyspany. I nie wczoraj, żeby nie było. Nie. Tak, już najwyżej to jutrzejszy. Także spróbujemy. Wskazania, ble. Nawilżenia przede wszystkim, tak? Takiego troszeczkę napięcia. Biostymulacja, bardzo fajnie. To mnie przyciągnęło. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Tutaj mam jeszcze coś do włosów, bo to tak, wiecie, skacze. Ale jeszcze jakiś preparat do włosów na zasadzie właśnie taki eliksir odbudowujący. Naprawczy eliksir wzbogacony mleczkiem pszczeli, przeznaczony do pielęgnacji włosów bardzo zniszczonych. I słuchajcie, jeżeli chodzi o takie spraye, bardzo lubię odżywki typu takie, w sprayu bez spłukiwania właśnie na zasadzie, że tylko... I teraz czytam komentarz, prawda, Marzenka wygląda ślicznie, ale to wszyscy się zresztą zgadzają. Tylko Marek jakiś podpuchnie. Wy też chcecie kolację? Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Ale ja już o tym kiedyś mówiłam. Ja nie umiem przyjmować komplementów. Ja jakoś się czuję taka... Można powiedzieć, że wygląda grubo, nieładnie. Czuję się taka zmieszana. W ogóle nie jestem chyba przyzwyczajona do komplementów, tak wiecie. No na zasadzie, że ja zamiast powiedzieć dziękuję, miło mi, że coś tam tego, nie? No to ja taka jestem zmieszana. A co ty? A nie? A tam coś ty? I tak dalej. Dobra, ale wracając do tematu. Właśnie bardzo lubię takie odżywki tego typu w sprayu. Czasami no, są... Może źle się wyrażam. Odżywka w sprayu, ale też odżywkę na zasadzie dozowania, czyli tej pompki. Bo tutaj jest akurat taki, słuchajcie, a la balsam. Ale są też takie odżywki właśnie w pompce, w sprayu. A ta jest odżywką w pompce, ale zamieszała Marzena już po prostu. Dlatego bardzo je lubię. I lubię też odżywki, słuchajcie, bez spłukiwania. Ale wtedy lubię to, żeby to była odżywka w sprayu. Bo jeżeli jest w pompce, jeżeli jest taka kremowa, to ona za bardzo obciąża mi włosy i więc ja lubię wtedy ją po prostu sobie spłukać. Ale wracając do reszty kosmetyków, mam tu jeszcze takie dwa produkty, jeżeli chodzi o pielęgnację, to są produkty koreańskie. Ostatnio pojawiło się u mnie coś takiego, to jest rozjaśniający krem z proteinami mleka. Pielęgnuje, wygładza, błyskawicznie rozświetla skórę. Też byłam go bardzo ciekawa, koreański produkt. I ostatnio, tak jak mówię, ja w koreańskiej kosmetyki coś tam weszłam, kilka takich mam. No i mi się sprawdzają. O, i tutaj na przykład też koreański taki, to jest taka marka koreańska i to jest taki, znowu naklejka tu, odmładzający krem na dzień z jagodami żeńszenia SPF 30. Do skóry dojrzałej lub pozbawionej energii. No moja jest pozbawiona energii po zimie. Także powiem wam, że i skusiłam się przede wszystkim ze względu na tę firmę, tę markę, ponieważ już od jakiegoś czasu, zaraz wam pokażę, zabiorę was do łazienki, ponieważ od jakiegoś czasu używam już takiego serum pod oczy, kremu pod oczy właśnie tej marki. Tak, z witaminą C.
Bardzo fajny i słuchajcie, ja jak do oczu teraz, to kupuję po prostu takie produkty, które są zakończone taką końcóweczką. Ona ma wtedy tak, ona tak pięknie ochładza, ma zimną tą końcóweczkę, no bo wiadomo, wykonana jest z innego materiału i ten krem tutaj ja sobie tak masuję i jednocześnie ten, wtłaczam ten krem w skórę i robię, wykonuję masaż. Bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o taką aplikację kremu pod oczy. Ostatnio jestem po prostu zafascynowana tym i uważam, że to znaczy mnie to pomaga. Mnie to działa, u mnie to działa, także i właśnie ze względu na to, że miałam tę markę, kupiłam ją sobie kiedyś, słuchajcie, ten krem w TK Maxie. Może tak go pokażę, nie? No, tak widać. W TK Maxie. Na takiej zasadzie, ach, wypróbuję. Nie miałam jeszcze tego, a to jest właśnie ta marka koreańska. Także bardzo fajny krem, bardzo fajnie mi się sprawdza, przynajmniej dla mnie. I stąd też stwierdziłam, że dorwałam taki krem z tej firmy, więc no. Więc no po prostu przetestuję, zobaczymy jak to będzie. No. Dobra, a jeżeli chodzi o włosy, no to tak, włosy mam rzeczywiście bardzo zniszczone. Już teraz mam trochę je przetłuszczone, bo po całym dniu troszeczkę już jakby kondycyjnie one zaczynają mi się poprawiać. Staram się stosować peelingi do skóry, staram się stosować odżywki, wcierki różnego rodzaju, ale z drugiej strony nie chcę też przesadzać, bo nawet kiedyś mówiła nam pani fryzjerka o tym, że po prostu, żeby nie przesadzać z nakładanymi produktami, z ilością tych nakładanych produktów, bo to możecie nakładać, słuchajcie, maskę przed myciem włosów, po umyciu włosów, spłukujecie i potem jeszcze na włosy lekko odciśnięte z nadmiaru wody też, przed prostowaniem, po prostowaniu i w ogóle wiecie. Także z tym też nie przesadzać, wszystko tak z umiarem, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o moje włosy, no to one, no, ale na razie ujdzie w tłoku. Dobra, idę pochować te moje produkty, nowości i widzimy się później. Marek właśnie montuje przepis na pyszną babkę, która dzisiaj była pieczona. Jak oglądacie teraz tego vloga, to przepis już na pewno jest na kanałach różnych. Babka marmurkowa, przepis na taką babeczkę. Bardzo prosta, bardzo fajna, szybka i smaczna, pyszna wyszła. Już wam ją pokażę na masełku, bo no, są różne wersje, można też na oleju, ale my robimy na maśle, taka babka marmurkowa, widzicie, nierówna, z tej strony tak, z tej strony tak, pyszne kakao dołożone, no stąd też ta dwukolorowość ciasta. No i przepis bardzo fajny, smaczny, pyszny, możecie jeszcze śmiało sobie zrobić na święta. Bardzo proste, nie musi to być baba drożdżowa. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Wielkanoc, no to królują różne ciasta. Mazurki. Wiadomo, że no, u nas takim topowym ciastem jest baba drożdżowa. Wielkanocna baba w wykonaniu Marka. Natomiast wiadomo, że to są różne, różne wypieki. No właśnie, wspomniane mazurki. To są jakieś babki na proszku, bo ta babka marmurkowa jest babką pieczoną na proszku. Ale jak ona pachnie. Także oprócz tego serniki królują, to co wiem. Różne ciasta, makowce. Wiecie, później jeszcze takie regionalne jakieś słodkości. U nas chyba gdzieś tu na Śląsku to było też jakieś tu. Nie pascha, tylko... czekajcie, widzicie? I teraz mi to wyszło... z głowy. Jedliśmy to kiedyś. Tak, myśmy to jedli kiedyś w Pszczynie. Pascha. Kopa. Tak, kopa pszczyńska, kopa ordontowicka i to są różne znowu wersje, odmiany. Też przepyszne ciasto. Taki w sumie deser. Także tych ciast, tych słodkości na święta wielkanocne na pewno jest dużo.
co komu pasuje i co kto lubi robić i co komu wychodzi, bo to też, słuchajcie, jest tak, że czasami, no, po prostu pieczemy to, przyrządzamy to, co nam wychodzi. Ja na pewno w święta wejdę też w inne przepisy, inne rzeczy, które będziemy jedli. Na pewno będzie pieczona kiełbasa, biała kiełbasa na święta. Właściwie ona będzie stricte na nasze śniadanie wielkanocne. Będzie terina, będzie sos tatarski, wszystko swojskie domowej roboty. Pralka skończyła prać, także muszę już ją przełożyć. No i jeszcze wiecie, coś tu trzeba pousprzątać, bo przed Wielkanocą, właściwie powiem wam tak, no na bieżąco się sprząta, ale są takie rzeczy jak okna, które trzeba umyć wcześniej. No my już mamy umyte, natomiast jeszcze no jakieś takie porządki na zasadzie kurzu, bo z tym zawsze tego nigdy, wiecie, to zawsze się gdzieś zbierze. Pokażę wam jeszcze króliczki. Pacjent nadal... Cześć George. Pacjent jest nadal pacjentem, no nie bój się. On już wyczuwa, że my go łapiemy, tak? No i od razu jest taki poddenerwowany, jak tylko ktoś się zbliża. No George nadal kicha. Nie wiem, czy to widzicie, ale tutaj ma taką sierść przy oczku mokrą. No i tak, leki już bierze drugi tydzień, no a dalej je ma brać, no bo nadal kicha, nie widzimy poprawy, a tutaj drugi, na szczęście nie pacjent, już króliczek zdrowy, trawka kupiona dla kotów. Wprawdzie owiec już urósł ładnie, ale no stwierdziłam, że jeszcze go przetrzymam do świąt. Dobra, no i co George, leczymy się dalej, biedny chory króliczek, tak? Biedny? No, wyleczymy się, tak, jasne, że się wyleczymy. No, co się mamy nie wyleczyć? Dobra. Na stole płonie świeca w pięknym, przepięknym stroiku wielkanocnym. Tam powstaje jakieś dzieło, Michasi DIY. Chyba będzie to ogród, czy szklarnia, warzywniak. Dobra, jak już jestem przy stole, to pokażę wam ten owiec. On już troszeczkę zaczyna żółknąć, więc no ale chyba wytrzyma. Tu jeszcze tulipany, które wyglądają zacnie, ale je pewnie też wymienimy. No i na koniec prezentacja rzeżuchy. Czekajcie, o, coś mi tutaj się... O, tak wygląda. Jeszcze ma kilka dni do urośnięcia, bo wy widzicie tego vloga, to ona jeszcze dwa dni sobie rośnie, ale później wam ją pokażę, jak wyrośnie, więc ona jeszcze na święta to będzie przepiękna. Ale jeżeli chodzi o rzeżuchę, to właśnie ją wzięłam i no. Zapach rzeżuchy to... Nie lubisz? Nie. Ja uwielbiam, matko. Mnie się nie podoba. Rzeżucha po prostu trochę mi wali, śmierdzi, capi. Ale ja ją zasiewam dlatego, że no po prostu... Śmierzy. Że śmierdzi. Nie no, co to ładnie pachnie, takim właśnie takim... Takie cebulowe, coś takiego. Cebu co? No, cebulowe zapachy. No to na kanapkę ci polecam. No, a to się je na kanapce. No, a ty nie jesz. Wiesz, jaki jest dobry chleb z masłem i rzeżuchą? Tak? Za dziecka tak się jadło. Dobra. Gdzie ci się uchowało? Na święta będzie rzeżucha. Chociaż może być tam gdzieś lekko zbliżona do rzodkiewki, ale może się mylę. Rzeżucha u mnie tylko funkcje dekoracyjne spełnia. Natomiast oczywiście śmiało można ją jeść, jest bardzo zdrowa, jest bardzo pożywna. W sklepach można kupić już gotowe. Tak, na kanapkę jak najbardziej. Nawet pięknie się to później prezentuje, takie zdziebełka, taka traweczka, bo rzeżucha jest bardzo delikatna, jeżeli chodzi o wygląd. Natomiast w smaku jest bardzo, bardzo ostra. Zdrowa jest chyba. Jest bardzo zdrowa. Dobra, także przykrywam jeszcze te baby. Muszę, słuchajcie, wyciągnąć, chyba Marek mi pomoże, bo to jest tam na wysokościach. Taką plastikową pokrywę, żeby ona mi tak się nie wysuszyła, ta baba. Babka, bo na proszku to ja mówię babka. Ona pewnie do świąt nie doczeka. Tak, natomiast na święta mamy właśnie, tak jak mówiłam, babę wielkanocną. A może zrobimy konfit i ty zrobisz babkę taką marynarkową? Nie, tak? Albo z tym robią. Może sernik zrobię? Nie. Ale to wystarczy, że tylko kakao, cytrynę, skór
No tak, tu można różne, wiecie. Zamiast kakao dać cytrynę, zamiast cytryny dać mandarynkę, nie wiem, i wtedy macie z owocem taką z puszki na przykład. Można dodać rodzynki i będzie babka piaskowa, tylko dobra. Także wariacje na temat różnorodne są. Dobra, także właśnie Marek, poproszę cię o pomoc. Wracamy z cmentarza. Nieopodal tutaj trzech stawów mamy bliskich na cmentarzu i właśnie, słuchajcie, wracamy stamtąd. Dyskusja się toczy. Na Marek zamilkł. Dlaczego? Nie, słuchajcie, bo teraz marzę o tym. Ale nie jest za ciepło w tej czapce. No właśnie, chciałem to powiedzieć, słuchajcie. Ciepło, przyjemnie, ale jak ściągnę czapkę, mi jest w głowie zimno. Tak? Muszę ją założyć i wygląda śmiesznie, ale trudno. To jest tak jak standardowo, do końca maja będzie ta czapeczka. Czapeczka będzie do końca maja? Niemożliwe. Chwilę sobie przysiądziemy i słuchajcie, tak idziemy i dywagujemy. Znaczy dywagujemy, dyskusja się toczy, ponieważ na temat, czekajcie, plastików i tak dalej, ale powiem wam, że byliśmy na cmentarzu, oczywiście tam bardzo dużo ludzi też sprząta i tak dalej, porządkuje. Na cmentarzu i to, no słuchajcie, no to się chwali. Pojemniki do segregacji odpadów są. Ale muszą, wydaje mi się. Nie wiem, czy na każdym cmentarzu, ale tutaj są. Ale niestety, jak zajrzycie i zobaczycie, to okazuje się, że ludzie nie segregują odpadów. No to jest wszędzie, słuchajcie, nawet na osiedlach, gdzie są kary, potem duże do wspólnot czy do tego. Słuchajcie, tak, w szkle jest plastik, wszystko powciepywane i jakieś trawy i plastiki i torby. Ale wiesz, czego to wynika? Bo ktoś ma znicz i go wrzuca, nie? A ten znicz to jest tak naprawdę plastik i szkło. Tak, no tak, więc dlatego trzeba należałoby go tak rozczłonkować, plastik, no, osobno tą pokrywę, podstawkę, a no szkło osobno, ale po prostu nam się, ludziom się nie chce, nie? Po prostu zrobi zamach i ryb do jednego kosza wszystko. No szybko. A tak naprawdę, słuchajcie, segregacja odpadów dzisiaj to jest kropla w morzu potrzeb, które powinniśmy zrobić dla środowiska, a tego... No niestety nie robimy, nie? No ja to, słuchajcie, będę miał odmienne zdanie. Za chwilę oczywiście myślę, że będziemy kłócić z Marzenką. A dlaczego? No bo ja wam powiem tylko tyle. Ja już to mówiłem w daily vlogu, mówiłem to na Instagramie. Właśnie to też słyszałem wczoraj o tym plastiku, o tych związkach chemicznych, które, z którymi mamy do czynienia na co dzień i my to chłoniemy po prostu. Nasze organizmy to chłoną i wiecie, to jest takie eko-sreko, bo tutaj niby eko-segregacja, a tu nas faszerują tym plastikiem i on jest wszędzie. Teraz się nawet okazało, że te substancje chemiczne, które są bardzo szkodliwe do organizmu, są nawet w papierze, w który jest pakowane właściwie wszystko jest do jedzenia, co z jedzeniem związane. Idziecie do lekarza, czy gdzieś, jak są jakieś plastikowe elementy, sprzęty, wiecie, gdzie są wykorzystywane, to też nam szkodzi te związki chemiczne z tego plastiku. Te wszystkie pojemniki plastikowe, wszystkie, słuchajcie, tak, elementy typu, o choćby nawet to, co ty kupujesz, co kupiłaś, ta folia taka, wiesz co, te pokrywki silikonowe takie, to też, słuchajcie, no wszędzie to świństwo jest i to się w nas faszeruje tym i taka jest prawda. No, jak ja słuchajcie, słyszałem, że właśnie z tych związków chemicznych może być takie choroby jak na przykład cukrzyca, cholesterol, nerki, jakieś nowotwory, cudawianki, powiem wam, no nie ma co, Jest to ta segregacja, to wiecie, to jest pic na wodę, żeby ale ktoś słuchajcie, na tym zarobił niezłą kasę. Właśnie słyszałam, że znowu Unia ma wydać jakąś dyrektywę, że te plastiki nie były... Nie, bo właśnie oni tym się nie zajmują za bardzo. No. Słyszałam właśnie, że mają się zajmować. Tak? Tak, że to znaczy, może są takie plany. Jak ty mówisz, może się nie zajmują. Ja myślę, że to lobby jest tak potężne, że nikt z tym nic nie zrobi. No bo jeżeli ktoś dopuścił to do użytku, sorry, ja tak latam, no to teraz, kurde, jak to odkręcić wszystko, nie? No wszystko się pakuje. Słuchajcie, jak ja pamiętam sobie czasy z dzieciństwa, to było wszystko w zwykłym takim tandetnym papierze pakowane. Pamiętasz u tego w sklepie mięsnym? Jak się zapakowała mięcho, ten papier się przykleił, to potem się odklejało, kombinowało, a to był zwykły papier, nie? Tak, tak. A teraz wszystko papier, folia, woreczek, no, ale albo było papier inaczej, foliowany. Było zdrowo.
Także otacza nas dookoła wszędzie wszystko. Słuchajcie, jak spojrzycie, pójdziecie do marketu i tam na dział warzywny, no to po prostu wszystko macie praktycznie, większość, no nie wszystko, folie, folia, 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 folia. Ale chwila, przecież co to są takie te siateczki, które są ziemniaki, cebula. To wygląda jak, wiecie, jakby niby materiałowy. To jest plastik. To jest plastik, tak. To jest plastik. Także... I też jest kontakt. Mhm. A teraz mi przypomniałeś, że muszę iść do sklepu kupić kartofle. No. Dzisiaj czy to, chyba... wiecie, w zbiorczym opakowaniu, czy takim na po 2 kilo albo coś, to jest wszystko w plastiku przechowywane. Nie, trzeba by się... Ktoś tak, wiecie, ludziom mydli oczy, a że teraz trzeba się zdrowo odżywiać. Co to znaczy się zdrowo odżywiać? Ja bym chciał wiedzieć, co to znaczy zdrowo. Dla mnie zdrowo to właśnie bez tego świństwa. Bez tej no, ale chemii. Widzisz, bez chemii. A my to jemy tak. Po prostu, bo mamy to w gratisie. My zjadamy dalej. Te warzywa, owoce często są pryskane. A to swoją drogą. Tak, jeżeli chodzi o zwierzęta, drób, czy tam wieprzowina i tak dalej, one są faszerowane też różnymi. Faszerowane jakimiś antybiotykami. Tak, gotowymi jakimiś mieszankami, wiecie, takimi, żeby do wzrostu to było i żeby szybko to urosło i pyk, pyk, pyk. Jak kurczak chyba tydzień rośnie. No także, słuchajcie, no nie ma co, ale no tylko ma taka dywagacja, bo faktycznie są pojemniki na te odpady, na te na segregację, nie ma segregacji i to. Ja wam powiem, wiecie, zdrowe jedzenie jest tylko na Instagramie. Ta fancy profila, gdzie jest wszystko kolorowe, eko, bioeko, a tak naprawdę to jest jeden wielki, wiecie co. No tak, ale jeszcze tylko kończąc ten wywód, ten dach tu nie jest za fajny, ale i za nami ta przestrzeń jest przepiękna. Słuchajcie, dzisiaj żeśmy się wybrali tutaj na porządki cmentarzowe, ale nam się udała pogoda, po prostu dzisiaj jest no, tak dzisiaj pięknie, tak. Ale że samochód zostawiliśmy gdzieś tam w oddali i idziemy teraz przez park, żeby właśnie, no wracamy właściwie już teraz, no i w sumie dwa w jednym, przyjemnym, spożytecznym. No ale dzisiaj tak, ale wczoraj to by było kiepskie. Wczoraj było zimno. Tak, słuchajcie, wczoraj, bo wczoraj był falstart, mieliśmy to wczoraj załatwić, a ze względu na to, że było zimno, nie dało się w ogóle funkcjonować. Znaczy ja się źle ubrałam, letnio. Bo założyłam na siebie takie jakieś rzeczy bardzo cienkie. Ale się bardzo wielu osobom podobała twoja bluzeczka. I przenieśliśmy, słuchajcie, to także idziemy dalej. Dzisiaj już załatwione, idziemy, dzisiaj bo jeszcze muszę zakupy zrobić na obiad. I znowu co? Problem, co na obiad, co na obiad. A może to, a może to, a co byście chcieli? A to nie, to tamto nie, no i wiecie. Ryba, o ja jestem za rybą. Nie, dzisiaj nie, w piątek ryba. Te kwiaty już muszą iść do utylizacji. No sypią się niestety. Także za chwilę się nimi zajmiemy. No proszę, sypią się po drodze. Ja cię kręcę. Naprawdę. Ale ile one wytrzymały? No dosyć sporo. Królik dostał leki, ale niestety nie jest jeszcze zdrowy. Kontynuacja leczenia. Dalej musi dostawać te leki, które dostawał, bo jeszcze kicha, więc prawdopodobnie ta bakteria, która u niego była zdiagnozowana, jeszcze w nim siedzi. I teraz tak patrzę na moją żyżuchę, nie wiem czy to widać tutaj, ale ona tak jakby, widzicie, tak krzywo rośnie, może tak. Chyba do słońca się odwróciła, do światła, muszę ją podlać. Pachnie już, czyli śmierdzi dla mnie. Ale ogólnie bardzo ładnie się trzyma, rośnie. Częściowo zakupy już zrobione, takie też na święta. Zaraz wam pokażę. Babka. Przyszliśmy teraz i słuchajcie, no tak wiecie, na głodnego jeszcze przed obiadem, bo zaraz robimy obiad. No to pojawiła się baba. To nie jest baba, babka. Ta, którą wczoraj piekliśmy. Ja przykryłam sobie tylko, to nie jest w ogóle od tego, wiadomo. Ale przykryłam sobie takim... taka pokrywa tutaj, żeby ona mi za bardzo się nie wysuszyła i jest fajna. Dobra, tu jeszcze dojadamy panettone, taką babkę w stylu, no czekajcie, ona jest, to jest babka taka we Włoszech znana, nie robiłam nigdy, ale to jest drożdżowa babka, ta na proszku. U nas drożdżową też macie na profilu, nie panettone, ale drożdżowa baba wielkanocna. Także polecam, a ja szybki haul zakupowy, bo zaraz robimy obiadek, czyli pierogi. Podzielę je na połowę, bo tak, część jest z mięsem, a część ze szpinakiem i serem feta. Bardzo dobre, akurat te nam bardzo posmakowały i kupujemy. Część lubi z mięsem, a część nie lubi mięsa, więc ze szpinakiem. Ale tak jak mówię, jest ich sporo, jak tutaj widzę, więc po prostu zamrożę i będzie kolejna porcja na obiad. Chrzan z Ostiakowa.
To będzie chrzan na Wielkanoc. Najlepszy chrzan, jaki jedliśmy, bardzo dobry, przepyszny. No, nam smakuje sprawdzony, bardzo dobry. Dalej serek do kanapek, serek do aż kilogram sera. Kupiłam ten ser z myślą o terinie. Do niej też wykorzystam inne składniki, ale ten ser, chociaż ostatnio jakoś się tak, no nie bardzo, jakoś może się zepsuł, nie wiem, ale że od lat go stosuję i już go mam wypróbowanego, to robię. Dalej cebulka, tu mamy swojską kiełbaskę, znaczy swojską, no od masaża u nas, zaraz ją zamrożę i ona później będzie zapiekana w sobotę chyba przed, żeby była w niedzielę na śniadanko. To sobie zgrzejemy, tu jakaś wędlinka Marek kupił, w puszkach mamy groszek i kukurydzę. O, a propos ofoliowania, o którym mówiliśmy, patrzcie. Napoje, ogórek, kaszy, cukry, mąki, wszędzie. Zielona cebulka i te rzodkiewki, wszystko w folii, ale dobra. Rzodkiewka pójdzie jeszcze do teriny, cebulka, ogórek, kredki, a to do jeszcze jajeczkowego, zajączkowego prezenciku. Ketchup, tu są szparagi białe, takie zalewie. Ja bardzo lubię, od czasu do czasu, jako po prostu taka przekąska, jak wiecie, jak mam chcicę na coś, one są bardzo fajne, zamarynowane i ja tak mogę wszamać i strześć od razu. Także, tak, cukier trzcinowy, mleko, maślanka, no i takie krótkie zakupy. Maślanka z myślą też o kolejnym obiedzie, czyli dawno nie jedliśmy kartofelki, maślanka przysmażone z boczkiem i cebulką. Taki prosty, szybki obiad, bardzo smaczny, my lubimy. No i tyle z zakupów. Jeżeli chodzi o jakieś takie, wiecie, zakupy typowo do koszyka, to tak, szyneczkę do koszyka mam, bo nie kupujemy dużo szynki, bo potem u nas się tego nie przejada, tym bardziej, że my właśnie święta, to w pierwszy dzień świąt idziemy do jednych rodziców, potem drugi dzień świąt do drugich rodziców i wiecie, no. Naprawdę przychodzimy tacy pełni, także tego się nie przeje, więc... Czy mogę chować już to marzenko? Ja już to chowam, tak. O, jeszcze tu mieliśmy skyr, dobra, ale jeżeli chodzi właśnie o wędlinę, to już mam, kiełbaska biała do święcenia jest, kiełbaska wędzona do święcenia też jest, bo zawsze tak, no jajka tradycyjnie, chrzan jest, masło, sól, pieprz i to właściwie wszystko, nie? Takie najbardziej... Do święcenia nie daje cebuli. No ale do jajek może. Także takie zakupy, biorę się za obiad, zjadamy obiad. No i kolejny dzień. Przepraszam, Marzenko, kawa się robi. Dotarliśmy do... Oj, ktoś mnie tu wyciął teraz, powiem wam. Dlaczego? Ciekawe, czy to będzie, słuchajcie, jak ja coś powiedziałem przed chwilą. No powiedziałeś przed chwilą. Bo Marzenka mi przycina, a potem gada, że mnie nie ma na tych vlogach. Właśnie Marek, ja tak, dzisiaj być. Jeszcze przyniósł jeden zestaw drzewa opałowego. Ostatni, mam nadzieję, w tym ostatni sezonie. Ostatni z bagażnika. Nie w roku, w sezonie. Sezonie. No bo rok jeszcze, tak. Wiesz, jeszcze będzie listopad. Chociaż, no wiesz jak to jest. Kwiecień, plecień, nie. Trochę zimy, trochę lata. Nie. Może się jeszcze przydać. Zośki zimne, Krystynki i w ogóle wszystkie inne. Tak, są zimne Zośki, są... Ogrodnicy. Trzej ogrodnicy. A ja tak przechodzę, a po prostu, bo ty tak... Aha, bo ja się ukrywam za tobą. Natomiast tak, przed świętami, bo nie będzie nas tutaj kilka dni, to muszę podlać kwiaty, trochę muszę rzeczy pozabierać, uporządkować. Muszę zabrać między innymi swoje serwetki, przepraszam, szydełkowe. Kolejne robię i chyba wezmę kawałek styropianu, chociaż Marek tak psioczy, żeby nie brać, żeby nie brać. Ale przed święta nie będziesz tego robił. Ale ja już mam gotowe i chciałam je jeszcze, wiesz, być może powstanie jeszcze serwetka na koszyczek. Bo wiecie, mam takie normalne, to znaczy mam takie kupne serwetki, które się tam na ten koszyk zawsze kładło. Ale przykrywało się koszyczek, natomiast może... Ale pytanie, czy do koszyczka może być taka, wiesz, wyszkrobkowana? Nie, no to właśnie wtedy nie będę krochmaliła, tylko delikatnie ją przeprasuję, żeby troszeczkę ten wzór wydobyć. Natomiast już tu chciałabym wziąć te, które mam
bo one się ładnie wysuszyły. Zaraz je odblokuję. Zaraz je uwolnię z czeluści. Nie, uwolnię je z objęć wykałaczek, bo one są już suche, sztywne. No i później je wykorzystam jakoś. Zobaczymy jak. Na całą jasność. A, Marek, światło. Także tu troszeczkę robię obiad. Słuchajcie, robię tutaj sos do spaghetti. My mamy taki sos swój. Ja ci pomogę. Także Marek mi przejął kamerkę, nieważne. Także. No bo przynajmniej wszyscy widzą, co ty teraz robisz. Tak, o, widzicie? O, jak pięknie. Taka jest sztywna. Dlatego. No właśnie, bo straciłam wątek. Robię sobie tutaj sos do spaghetti. Bo dzisiaj na obiad będzie spaghetti i ten sos pyszny z marchewką, pietruszką, czosnek, cebulka macie na przepisie, także jakby komuś przyszła jeszcze ochota, to może robić, kiedy chce, kiedy uważa i tak dalej. Wow. No i ja Wam powiem, że krochmalenie tych serwetek, może niekoniecznie wszystkie trzeba krochmalić, ale one po prostu wtedy, słuchajcie, ten wzór się wydobywa, nie? To wygląda jak papier ten. Wiecie, ryżowy. To wygląda jak taka podkładka na stół, są takie, takie nakładki, nie? Nie? Pod talerz. Także może, o, tutaj tak będzie widać. Pięknie. Kurczę, wszędzie znowu ten styropian, zobacz. I dlatego ja go nie chcę. Ale Marek, ja bym musiała. Dobra. Nie, na podłodze to nie problem, by się odkurzy. Ale że... tu się wszystko odkurzy, Marku. Dobra, jeszcze drugą jedziemy. Będzie na żywo. Presentation. Prezentacja. Jak jaką Marzenka ma frajdę z wyciągania tych wykałaczek. Nie, to nie jest frajda. To jest obowiązek. Wprawdzie przyjemny, ale no. Nie, Marzenko, to nie można robić. One się suszyły dosyć długo, nie? No, od tamtego piątku. Jak od tamtego piątku, jak się jest środa, no. Wiecie? O, i powiem, pada śnieg, pada śnieg. Tak, jest dużo. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o... O właśnie. No ta jest też ładna. Nie, tamta mi się bardziej podoba. Ta jak śnieżynka wygląda. Właśnie nie, bo to są pisanki. Jak jajeczka na przykład. Przecież to miały być ananasy. No ale wiesz, ty masz wyobraźnię, człowieku. Dobra, biorę je dzisiaj. Może do kogoś trafią. Nie wiem. Zobaczymy. Dobra, mój sos. Teraz... Stąd też taki odgłosy. Idziemy, wszystko zrobione. Sos przełożony do słoików, bo musiałam do dwóch przełożyć, słuchajcie, bo w jednym się nie mieścił. Czyli mamy dwa słoiki, później w domku odgrzejemy, do tego bazylia. Nie mam sera żadnego, Marek. Teraz w sensie? Się, no, żeby posypać jakimś tam, nie? Ktoś kupi. Ale to niekoniecznie jest, no, jak ktoś lubi listki bazylii na to i makaron i obiad gotowy. My od czasu do czasu taki lubimy, także jak chcecie, to ten przepis właśnie jest na kanale. No a my dalej do dzieła. Marek wpadł na genialny pomysł, wreszcie się zdecydował. To jest decyzja. A, nie, bo już mi nosi, powiem Wam. Myślę, że to, słuchajcie, przyszło z wiosennym jakimś klimatem. Nie, już, jakaś już taka energia przyszło? Przyszła. Coś takiego się podziało, że ja Wam powiem, z czego to przyszło. To przyszło z faktu z tego, że nakupiliśmy, kupiliśmy wszystko, co potrzeba do łazienki. Jest boiler, są wszystkie akcesoria, pierdółki, farby czekają. A po prostu czas ciągle gdzieś tam, wiecie, między palcami. Więc ja mówię, o nie, choćby się i grało i w ogóle robimy po aż świętach. Ta? Tak, łazienka musi być zrobiona i chcę tam w tym pokój wejść.
No i właśnie to jest to, o czym wam chciałam powiedzieć. Bo już mi wierzy. Marek podjął decyzję, że wracamy do remontu. Tak. Kontynuujemy go, czy jak to nazwać. Tak, bo rzeczywiście łazienka czeka, boiler czeka. Bo nie mamy tutaj nadal ciepłej wody. No, nie jest to dla nas jakaś przeszkoda, ale wiadomo, nie że chodzi o to, że ja nie mam ciepłej praktycznie wody, bo nie z tego, natomiast mnie denerwuje już to. Bo sprzęt jest skupiony i on po prostu sobie leży. A jeżeli łazienka, słuchajcie, jest nieruszona, to automatycznie blokuje nam się tamten ostatni, trzeci pokój. Drugi pokój. Tutaj. Na bogato widzę. Że no nie możemy go też odświeżyć, nie możemy tam zrobić porządku i ostatecznie przejść dys do kuchni. Nie, no kuchnia to na razie się wstrzymuje, ale bo potem te plany są właśnie takie. Kuchnia nam się w ogóle teraz jeszcze poprzesuwa, także na razie. No ja będę też bardzo zadowolona, jak już ruszy ta łazienka i ona się zrobi. Także po świętach mamy bojowe zadanie. Tak, to trzeba konkretnie już. Kiedy się święta... Tak, tutaj zrobić. Środę. Dzieci wracają do szkoły w środę. Środę, kiedy mamy gotowe. O, tak. Zobaczcie, jakie plany. Tak, słuchajcie, nie ma co, nie ma bardzo problemu. Optymistycznie Marek zakłada. Mam nadzieję, że też tak będzie. Kwiatki podlane, możemy się zbierać. No, wy widzicie vloga. To już jest wielki czwartek. Czwartek? Tak, wielki czwartek. A, bo ja już dałem, słuchajcie, wszystkie materiały. Wielki czwartek, także zbliżamy się dużymi krokami. My widzimy się we vlogu. Vlog będzie wrzucony w niedzielę wielkanocną. Także jak ktoś będzie miał ochotę gdzieś tam w przerwie... Słuchajcie, całe święta z nami na bieżąco. To zobaczy. No to najlepiej jest... na Instagramie. Wiadomo, ale właśnie pisali ludzie tutaj też, że nie mamy Instagrama, nie mają Instagrama, więc... To dlatego bardzo... macie daily vlogi. Bardzo serdecznie was tutaj zapraszam, żebyście sobie tu wpadali. No właśnie, bo moje vlogi są przeplatane daily vlogami i tam macie po prostu na bieżąco każdy nasz dzień. No właściwie to nie wiem, co czym jest przeplatane, bo są dwa daily vlogi i jeden vlog. No to chyba no. Dobra, odwrotnie. Także Marek vloguje, my się zbieramy. Dziękujemy wam za oglądanie tego vloga. Widzimy się już jutro. Tak, widzicie, widzimy się, ja też się z wami widzę. W daily vlogu, vlog wpadnie, no to już tak przedświątecznie, do zobaczenia. Pa!